Mikołajki to potoczna nazwa dnia świętego Mikołaja obchodzona 6 grudnia na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry. W Polsce nazwa Mikołajki pojawiła się w czasach PRL-u. Określano nią miłą tradycję obdarowywania się prezentami 6 grudnia. Dziś zwyczaj ten zachował się m.in. w przedszkolach i szkołach. Dzieci z publicznego przedszkola nr 7 nie tylko doskonale wiedzą, jak wygląda święty Mikołaj, ale też bez zastanowienia wymieniają, co chciałyby od niego dostać. Ma czerwoną kurtkę i ma czerwoną czapkę z takim okrągłą kuleczką. I gdzie w domu zostawia prezenty święty Mikołaj? Pod choinką. A przez co wchodzi święty Mikołaj do domu zwykle? Przed kominem. Lego. Lego byś chciał dostać? Tak. A dlaczego Lego? Se nie mam. Bo jeszcze nie masz. A tutaj dziewczynka? Co by chciała dostać? Zeszyt. Zeszyt? A dlaczego zeszyt? Pisać pod nim zeszyt i rysować, tak? Tak. Lego Chima. Tak jak kolega, lubisz układać, tak? Chciałbym, żeby tak dużo niebieskich samochodów. A dlaczego niebieskich samochodów? No, bo mam za mało. Placki Lego. Chciałbym dostać adwentynową bombonierkę Lego. Znowu Lego przeważa. A dlaczego Lego? Bo ja lubię dużo układać z Lego. Tutaj dziecko. Ja lubię Barbie lalki. Lalkę Barbie, tak? Buster. Monster High. Ja bym chciała dostać Monster High. Cysternę z Lego City. Cysternę z Lego City. Lego. Mikołajki to jeden z nielicznych dni w roku, w którym można podarować komuś prezent. Dla dzieci ten dzień to przede wszystkim wielka radość i choć dorośli już w Mikołaja nie wierzą, to może warto czasem zachować dziecięcy entuzjazm i podzielić się z bliskimi mikołajkowym prezentem.